Popatrzmy na zasady. Zadanie Mikołaja polega na równoczesnym wykonaniu dwóch różnych działań matematycznych. Na podzielonym ekranie pojawiać się będą kolejno liczby, które Mikołaj będzie musiał dodawać lub odejmować. W pierwszym etapie każde z działań będzie składało się z 10 cyfr, w drugim z 20, które będą pojawiać się na ekranie w szybszym tempie. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Mikołaj poda poprawnie wyniki wszystkich działań przedstawionych w dwóch etapach konkurencji. Już widzę Państwa uśmiechy przed telewizorami. Czy to jest wykonalne? Mikołaj spróbuje to zrobić tutaj na żywo w tym studiu na naszych oczach. Czas na wylosowanie liczb do Twojego wyzwania, ale Ty tego losowania oglądać nie możesz. Proszę o odwrócenie fotela. Zaczynamy losowanie. A oto wylosowane liczby. No ładnie. Mikołaj, jesteś gotowy do tego, aby wykonać swoje zadanie? Oczywiście. Proszę o odwrócenie fotela. Mikołaj, przechodzimy do pierwszego etapu Twojego wyzwania. Oto on. Po lewej stronie 2, po prawej stronie 6. Po lewej stronie 2, po prawej stronie 6. Nie zrobiłeś. Mega. Musimy chwilę poczekać, aż Rezi pozbiera szczękę z podłogi. Przechodzimy do drugiego etapu wyzwania Mikołaja. Bardzo proszę o absolutną ciszę w studiu. Teraz będzie dużo trudniej. Każde działanie składa się z 20 liczb, a dodatkowo liczby szybciej znikać będą z ekranu. Mikołaj, jeśli ponownie będziesz miał rację, zaliczysz całe wyzwanie. Oto drugi etap Twojego wyzwania. Po lewej stronie 7, po prawej stronie 8. Powiedziałeś 7 i 8. Nie wiemy jeszcze, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Nie no, ja wyliczyłem, będzie 7 i 8. Czas na prawidłową odpowiedź. Czy po lewej stronie wynik działania to 7, a po prawej 8? Tak, 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 nie pomylił się! Brawo, brawo, mówiłem? Brawo! Chodź, Mikołaj, do nas. Gratulacje. Brawo! Nie ma wątpliwości przed Państwem. Prezes dużej firmy w przyszłości, Mikołaj. A na razie genialny matematyk. Niewiarygodnie, panie doktorze, błyskawicznie wykonał Mikołaj obliczenia. I jednocześnie. Jak to jest możliwe? Nie no, Mikołaj, to jest genialne. Żeby w ogóle państwo mogli docenić trudność tego zadania, jakie miał Mikołaj, to trzeba spróbować samemu to zrobić. O ile w pierwszym zadaniu pewnie część osób jeszcze jedną kolumnę policzy, to w drugim już jest bardzo trudno, a dwie to już jest czarna magia. A co tam się u ciebie tu dzieje? Powiedz mi. Dwie półkule pracują. Po prostu, to jest takie proste. Rezi, widziałem, że próbowałeś z Szarkiem zmierzyć się w konkurencji Mikołaja. Od razu się wykpił tym, że prawej kolumny nie widział. No, a widziałeś moją kolumnę? To powiedz mi, Rezi, a obliczyłeś lewą, jak prawej nie widziałeś? On widział swoją lewą. I powiedziałem, że w drugim etapie będzie 7 i było.
Nie, ale Rezi chce powiedzieć, że naprawdę tak chciał mówią. Policzyć. Chciał policzyć i mu się udało. Słuchaj, no potem w drugim etapie liczyłem lewą stronę, tylko wyszło mi zupełnie co innego niż jemu. No i tyle. Panie doktorze, no to jak to jest z tą podzielnością uwagi? Możemy trenować taką umiejętność, bo to jest fajna sprawa. Podzielność uwagi jest troszeczkę mitem, bo w gruncie rzeczy to nie jesteśmy w stanie w sposób świadomy przetwarzać kilku rzeczy na raz, a po prostu przełączamy się między jedną i drugą. A więc jeśli ktoś sprawia wrażenie, że ma podzielną uwagę, to tak naprawdę jest skupiony na jednym, ale tylko przez ułamek sekundy, na ułamek sekundy skupia się na czymś innym i tak się przełącza między jedną i drugą rzeczą. A tutaj to, co obserwujemy w przypadku Mikołaja, to jest to, że on w zupełnie inny sposób przetwarza liczby niż większość ludzi. Skupia się na tym zadaniu jako na całości i dla niego to jest właśnie jedno zadanie, na którym się skupia. Mikołaj, na koniec życzymy ci naprawdę, ponieważ słowo prezes ma dzisiaj złe konotacje, życzymy ci, żebyś został szefem jakiejś wielkiej firmy i powodzenia w życiu, bo jesteś fenomenalny. The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 25.